Pani marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. 8 lat temu PiS odebrał polskim parom, polskim rodzinom borykającym się z problemem niepłodności szansę bycia rodzicami, nadzieję posiadania własnego dziecka dzięki metodzie in vitro. Dotyczy to głównie osób, rodzin, par w trudnej sytuacji finansowej. Po 8 latach przywracamy tą szansę dzięki obywatelskiemu projektowi Tak dla in vitro, pod którym podpisało się blisko 500 000 osób, za co serdecznie z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy podpisali się pod tym projektem. Po 8 latach polskie pary, polskie rodziny odzyskują nadzieję bycia rodzicami, odzyskują szansę posiadania własnego, upragnionego, kochanego dziecka. Po 8 latach odchodzą jak mroki średniowiecza ciemne poglądy i haniebne słowa posłanki PiS, która mówiła, że in vitro, to produkcja człowieka. Wstyd i hańba za te słowa. Odchodzi w niebyt ten pogląd, tak jak odchodzi ta władza i te rządy. Po 8 latach przychodzi dobro i szansa i światło, tak, i światło. Nadchodzi i dobro, wiara i nadzieje na lepsze jutro dla rodzin, dla par. I nie mówię tego ad hoc. Wiem, bo to dotyczy wielu z nas, także ludzi na tej sali. Ale zostaje w pamięci Polek i Polaków, zostają te słowa i te złe decyzje, które przez 8 lat podejmowaliście, a właściwie zaniechaliście, dzięki którym mogło urodzić się blisko 100 tysięcy dzieci. Z całego serca popieram ten projekt, a wy wstydźcie się za te złe, haniebne słowa i za te złe decyzje.